Mam tu listę wydarzeń, do których może dojść w danym okresie. W tym filmie zastanowię się, jak, jeśli w ogóle, można je rozliczyć w PKB, zwłaszcza w ujęciu wydatkowym. Zachęcam, zatrzymajcie filmik i spróbujcie sami rozpatrzeć te zdarzenia w okresie, dla którego obliczamy PKB. Ich rozliczanie w różnych kategoriach oraz składniki PKB w ujęciu wydatkowym mamy tutaj u góry, jeszcze z poprzedniego filmu. Zakładam, że już to zrobiliście. Teraz przyjrzyjmy się sprawie razem. Pierwsze zdarzenie. Kan Academy jest firmą. Nie daje zysków. Jest własnością społeczeństwa, ale to firma. Zatrudnia informatyków w Polsce i płaci im 100 tysięcy złotych. Firma więc wydaje. Można to potraktować jako inwestycję, bo tę kwotę wykorzysta się na rozwój dla przyszłych zysków. Zatem to kategoria inwestycji. I po stronie inwestycji plus 100 tysięcy złotych. Zazwyczaj wydatki firm... To są inwestycje. Teraz inny scenariusz. Aseko, inna firma, tym razem dochodowa, zarabia 10 milionów złotych. Powiedzmy, że ma 10 milionów złotych przychodu. 10 milionów złotych przychodu. Podkreślmy to jasno. 10 milionów złotych przychodu za stworzenie nowego systemu informatycznego dla służby zdrowia. Ważne, owszem, Aseko to firma, ale usługę kupuje u niej rząd. To jest rząd. Jak to rozliczyć? Rozpatrujemy PKB w ujęciu wydatkowym. Polska wydaje 10 milionów złotych w danym okresie na nowy system informatyczny. To więc będzie rząd. Kategoria rząd wskutek tego wydatku zyskuje 10 milionów złotych. I dalej. Mój ojciec sprzedaje dom w Polsce obywatelce Szwecji za 200 tysięcy złotych. Zostaje sprzedany dom. Obywatel kraju naszego sprzedaje go cudzoziemcowi. Jak do tego podejść? Pamiętajmy, że to nie jest nowy budynek. Istniejący dom zmienia właściciela. Niczego więc nie wytworzono. To nie zmienia PKB. To nie wchodzi do PKB. Nieważne, że domna była szwedka. Dom już istniał, tylko przeszedł w inne ręce. Nie powstał nowy dom. Ta sytuacja nie zmienia PKB. Kolejny przykład. Ja, obywatel polski, kupuję japońską kosiarkę za 200 zł. To ciekawy przykład, ciekawy, bo teoretycznie skoro towar nie został wytworzony w Polsce, więc nie powinien zwiększać PKB w ujęciu netto. Ten zakup powiększy jednak konsumpcję, ale zmniejszy eksport. Dwie sprawy, powiedzmy sobie: jestem konsumentem polskim. Zobaczmy, ile wydałem: 200 zł. więcej. Dodamy tę kwotę tutaj, ale odejmiemy od eksportu netto. Eksport netto. Cała reszta nie zmienia sytuacji. Tutaj nie ma zagranicznych zakupów, ale ja nabywam zagraniczny produkt. Odejmę to. Odejmę 200 zł stąd. Eksport netto obniży się o 200 zł. Import był wart 200 zł, co równoważy 200 zł wzrost konsumpcji. Wywrze więc zerowy skutek na PKB. Zdarzenia zniosą się nawzajem. A teraz kupuję nowy dom na Mazowszu za 500 tysięcy złotych. Wydatki gospodarstw domowych w większości są uważane za konsumpcję. Oprócz zakupu nowych domów. Więc chociaż nie jestem firmą, to skoro kupuję dom, nowy dom, zapiszemy to w inwestycjach. Inwestycje wzrosną więc o 500 tysięcy złotych. I na koniec polskie linie lotnicze kupują nowy odrzutowiec Boeinga. Boeingi są produkowane w Stanach Zjednoczonych, co więc się stanie? Jeszcze raz, w ujęciu netto nic nie zostało wyprodukowane w Polsce, więc w ujęciu netto nie powinno to wchodzić w PKB. I zobaczymy, że netto wszystko wyjdzie na zero. Sytuacja jest taka. Polska firma dokonuje zakupu. Nie wpisałem kwoty. Dajmy na to 100 milionów złotych. Myślę, że tyle tego rzędu kwota to może być koszt samolotu pasażerskiego 100 milionów złotych. Jak to rozliczymy? Inwestycje wzrosną o 100 milionów złotych, bo polska firma dokonująca zakupu za 100 milionów złotych, który w przyszłości przyniesie dobra i towary, transport dla ludzi itd. Wyzeruje się to jednak, bo mamy do czynienia z importem netto. Wpłynie on na eksport netto. Tutaj się pojawi 100 milionów złotych z importu. Z punktu widzenia eksportu to minus 100 milionów złotych. I nie ma odpowiadającego temu eksportu dodatniego, więc eksport netto zmaleje o 100 milionów złotych. Import netto wynosił 100 milionów złotych, więc eksport spadnie, będzie ujemny. Te dwie kwoty się wyzerują. Nie ma to wpływu na PKB netto. I słusznie, bo samolot nie został wyprodukowany w Polsce.